Profesor Malinowski rozpoczął tą odbudowę. Stale były trudności finansowe. Kiedy umierał, pewnie miał nadzieję, że oczywiście budowa będzie kontynuowana. Ale jak objąłem to stanowisko jako dyrektor, to pierwszą rzeczą, jaką się dowiedziałem, że rozbudowa muzeum została skreślona z planu inwestycyjnego. A to był rok 78. I sytuacja była beznadziejna zupełnie, bo skreślenie z planu, to był plan centralny, to równało się właśnie stracenie tego terenu i tej inwestycji dla muzeum. Wobec tego zrobiłem wszystko, co można było, żeby doprowadzić jednak do przywrócenia tego do planu inwestycyjnego. Ale sprawa nie była łatwa, bo oficjalną drogą trudno to było przeprowadzić, ale ja przypomniałem sobie, że profesor Malinowski był bardzo zaprzyjaźniony z ówczesnym przewodniczącym Komisji Planowania Gospodarczego, którym był profesor Secomski. I pomyślałem sobie, że jedyną drogą to jest pójście do niego, czy skontaktowanie się z nim i jego interwencja, bo jego interwencja może jedynie tą decyzję zmienić. Nie udało mi się skontaktować z profesorem Secomskim i przekonać go, mówiąc o tym, że a on miał, jeszcze na szczęście miał córkę historyczkę sztuki, więc jakoś był, stąd może też jego kontakty z profesorem Malinowskim, nie wiem. I udało mi się go przekonać, że jednak tę inwestycję należy dalej kontynuować. No i powołałem się na jego tutaj znajomości, na to, że profesor wierzył, że ta inwestycja będzie kontynuowana i że bardzo go proszę, żeby on jednak spojrzał na to życzliwym okiem i po niedługim czasie dowiedziałem się, że inwestycja została przywrócona i znalazły się środki finansowe i można było tę inwestycję kontynuować. Udało się pozyskać przedsiębiorstwo, które rozpoczęło kontynuację tych prac. I niestety co roku było trudności z finansami, ale powoli inwestycja się posuwała i po 10 latach, ile ja byłem dyrektorem, 12 lat mniej więcej, ponad 12 lat dyrektorem, w tym czasie udało mi się właśnie doprowadzić tę inwestycję do stanu surowego, częściowo zamkniętego, bo już zaczynały być wstawiane okna. Niestety później znowu inwestycja na parę lat stanęła. I Kalinowskiemu udało się ją uruchomić dopiero po 5 latach takiej znowu przerwy. Ja później dyrektorowi muzeum, nie dyrektorowi Biblioteki Raczyńskiej, który tam pięknie nowy gmach zbudował w przeciągu 3 lat, mówiłem: panie dyrektorze, jaki pan jest szczęściarzem, że pan trafił na taki okres, że obiekt można zbudować w przeciągu 3 lat, a tu muzeum budowało się, no to znaczy tutaj za moich czasów, znaczy no prawie 20 lat.